Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Na takie spotkanie czeka się cały rok. Najmłodsi podopieczni zespołu placówek edukacyjnych w Olsztynie mieli wyjątkowego gościa, świętego Mikołaja, który przyjechał do nich prosto z Laponii. Święta Bożego Narodzenia to okres wytchnienia, radości i chwile spędzane z najbliższymi. Ale czas oczekiwania na te chwile jest równie cenny. Podopieczni zespołu placówek edukacyjnych wykorzystują go bardzo twórczo. Nasz park pracy zamienia się w tym momencie w taką naprawdę mikołajową fabrykę i powstają naprawdę cuda, świąteczne cuda. A poza tym Mikołaj to jest zawsze coś wspaniałego dla dzieci, wystarczy na nie spojrzeć i widzimy, jak dużo w nich to wywołuje emocji, tylko tych pozytywnych. Przede wszystkim to jest terapia poprzez ciepło, stworzenie warunków do realizacji samego siebie, bo to, że dzieci robią te prezenty, wykonują różne stroiki, jest to element terapii, są sprawcze, same coś zrobiły, same coś dały Mikołajowi dzisiaj. Więc jest to element niesamowicie ważny w życiu każdego człowieka, a tym bardziej dziecka niepełnosprawnego. Podopieczni Parku Pracy tworzą takie wyjątkowe przedmioty, które potem goszczą w domach mieszkańców Olsztyna. Pracę zarówno im, jak i najmłodszym podopiecznym zespołu placówek edukacyjnych w Olsztynie umilają takie niecodzienne wizyty. Swojego gościa dzieci przywitały piosenkami. Emocji nie mogło zabraknąć. Prawdziwy. A skąd Mikołaj przyjechał? Z Laponii. Daleko musiał jechać, żeby was odwiedzić? Tak. A podoba wam się, że przyjechał? Tak. Mikołaj dostał od dzieci własnoręcznie wykonane prezenty. Nie brakło też uścisków, zdjęć i momentów, które dzieci zapamiętają na bardzo długo. Odwiedzanie tego miejsca, jak przyznaje sam święty, to bardzo ważne elementy każdej wizyty w Olsztynie. Z tej integracyjnej sytuacji dzieci od razu, od małego, już rozumieją, że my jesteśmy wszyscy różnymi. I to jest bardzo ważne. Święty Mikołaj, by odwiedzić zespół placówek edukacyjnych, pokonał ponad 1800 kilometrów i obiecał, że w przyszłym roku znów odwiedzi to miejsce. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv